Siemanko, z tej strony PatHD, a ja was witam w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Jeżeli materiał wam się podoba, to zostawcie suba, lajka, a ja nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Ostatnio skończyliśmy na filmiku ze statku, nie wiem, Lara se oglądała, co porabiali na statku. A my mamy iść do wieży radiowej. Radiowej i nadać sygnał SOS. I w sumie znaleźliśmy jakąś ciekawą monetkę. Lecimy dalej. Co my tu mieliśmy? Liczby. Może współrzędne? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Dźwięk skrzynki, dobre. Ej! Ty! Nie celuj we mnie! Celu, no. Zdejmowali. Czysto. Co wy macie? Że to strzela pod takim kątem, nie wiedziałem. Przepraszam. Wiesz, to logiczne, że w tej grze będzie strzelać wszystko pod takim kątem. Dobra, jeszcze raz. Chyba tu... Już nie ma. Ej! Ty! Nie celuj we mnie! Nie trzeba. Cel. Można go z... O, leży, dobra. Teraz można się przedostać. Bo chyba jeszcze jeden, ale nie wiadomo. A to jakąś amunicję. Kur, potrzebuję wsparcia! Zabiję cię! O, ale strzelaj, Lara, ja pij. Ani z... Ale to chcę strzelić. Zbierajmy co mamy. Pomóż nam. Tak.
końcu będzie lepszy łuk, czy... Ale dobra, wezmę łuk na razie. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Gdzie my dotarliśmy? Podążam teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. To ciekawe. Jest tam kto? Chodź, sprawdzimy. No, co, głównym złym będzie tutaj Matias, tak? Mamy tego czekana. Czy ty da się wejść? Pewnie nie. Cielaro. Ostrożnie, ostrożnie! Są pełne paliwa! Bez jaj. Posłuj, Mono. Pewnie do napędzania generatora wierzę. Jak my je do cholery wniesiemy po schodach? Dobre pytanie. Na razie je tu zostawmy. Później wartownicy nam pomogą. Niech będzie. Chodźmy. Gdzie wyjdziecie? Rozdzielczej. Potrzebuję wsparcia! Ktoś tu jest! Nikogo tu nie. Tylko wam się zdaje. Coś inaczej. Cześć. Coś? Chyba oprócz strzał to nie, nawet tego nie ma. No i nie. Teraz umrzesz! Strzał w kolano, strzał w piersi leci. Skąd chłop się urwał ten? My dotarliśmy. Nikt nie ucieknie. Czy my mamy to tam przecież? Chyba wygląda na słabą. Co ja tu mam zrobić?
pewnie coś zakręci. Nie ma dokąd uciec! Co u diabła? Popatrzę, jak umierasz! Teraz tak. Diabła. Na życzenie. Raport polowy z ekspedycji. O, jakiś raport. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. No to ciekawe. O, teraz mamy trzy bronie. Będzie... No i tak wolę. Lecz. Teraz! Światła! Yeah! Już po to! Ojciec Matias nas wyzwolił. Od czego? Od tej wyspy? Mamy fulano? Jak to ma cim? Kłam. Zeskocz, dostał wnuczkę i leży. Wróćmy do tej wieży wreszcie? Radiowo? Tak. Alex? Jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie.
No to jednak nie znaleźliśmy tego, co chcieliśmy. Lepiej, żeby ta wieża działała. Spójrzcie. Czyste chwyty. Taki. Dobra, to się przyda. Kopany. Górność. W ogóle można tu ulepszyć w dronie, czy co? Jak mi to ciekawie. Nie można. Ulepszmy swój łuk. Dobra, to też. No i mamy łuk lepszy. A można jeszcze na przykład karem stole? Wszystko kosztuje. Stać nas na to, ale mam przynajmniej łuk ulepszony. Jeszcze go korzystam dosyć często. Czy można tędy przejść? Nasze przejście też poleciało. Cholera! Ilu ich tu jest? Dajcie mi karabin. Tak, od razu. Lesz, ty też. Twój koleżką wychyl się. A, ona już ta. To ma, macie to mamy. Skąd ty jeszcze? Nie schowasz się przede mną! Ja się nie schowam, ale ty dostaniesz. Ej no, czemu Lara znowu nie może strzelać? Co jest tu? Czasami nie tak, jak się łuk kupię. Odejdźmy z innej strony! Dobra!
coś tu no. Co za frajek. Wychyl się z tym młotowym. A ty też się ty kurwa. Teraz sobie zażyczyła przeładowanie. Co ja mam mu zrobić? No pokaż się. To nie jest do niczego! Leży. Ja. Kurwa, ona nadal żyje! Tak! Nadal żyje! Ty już nie żyjesz. Stara się otoczyć, że nadal żyje. Dobra, dawaj. Skoro już zabiliśmy tego dużego frajera. Jakaś szafeczka, co w tej szafce dadzą? Części się przydadzą. Identyfikatory. Nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? To ciekawe. Dobra, winę tu mamy i więc nie ma. Dobra. O co ona chodziła z tą kuchą? Czy to jest lodniska? Dobra. Tego nie potrzebujemy na razie. Ale wiemy, że mamy tu checkpoint. O kurde, skubana, jak się wspina. Tego się nie spodziewałem. Ale możesz się puścić. Teraz podrabię. Dobra. Do roboty. Gaduję, że ta drabina pęknie w pewnym momencie. Wcześniej byliśmy, co ciekawe te budynki. Ciekawe co było na tej wyspie wcześniej. Lara, nie patrz w dół. Bierzam. O Boże, aż tam.
udało się wejść. Alex? Lara! Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić sygnał z nadajnika. Okej. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. Czym to przesunę? Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę! No dalej, zgłoś się. Mayday! Mayday! Tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was, od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też! Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła! Pytanie, jak my stamtąd wyjdziemy? Jakiś sygnał. Ognisko. Paliwo, płomienie. Powinno się udać. Tędy też można. Dobra, lecimy rozpalić ognisko. Zbiorniki paliwa. No. Muszę znaleźć sposób, żeby podpalić paliwo. To nie zadziała. Sposób, żeby podpalić paliwo. Już masz sposób, żeby być paliwo. Przesiłem. To powinno załatwić sprawę. Odpalmy to. Może uciekajmy stąd. Thank you.
Pilot. Muszę się do niego dostać. Dobra, ja w tym miejscu wam podziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Ja was żegnam. Peace. Yo.